Rondo. Dokładnie. Bo pan widzi cię na czacie, tak jak się Tak. pisałeś, logując, rejestrując. A moment. Ja myślę, że pan się zaraz przedstawi i wszyscy będziemy go znać, także Jasne, spokojnie. jasne. Tylko widzę, że w ogóle przerwało nam połączenie, nie? Ale już wróciliśmy, także powinno być ok. Próbowałem złapać światło u siebie jakieś lepsze, ale nie wiem, czy to coś przejdzie. Nie wiem, czy będzie ludziom to przeszkadzać, ale zaraz się dowiemy. Dawid, tak, ups, RODO, to się zgadza i jestem organizatorem od I Am Free. Połączyliśmy się właśnie na tym wydarzeniu z Moniką. Ja będę prowadził ogólnie to spotkanie, będę zadawał pytania Monice i myślę, że tutaj no nie będzie jakoś problemu z tym akurat, że będzie widoczne nazwisko. Jeżeli tak jest, to ja taką mam propozycję, że można się zalogować jeszcze raz. Program był na tyle, no jakby toporny, że tak to nazwę, że niestety, ale nazwisko było wymagane. Ja oczywiście zaznaczyłem, że my tego nie wymagamy, że wystarczy napisać tylko samą kropkę czy X. Samo się zrobiło. To znaczy potrzebne było uzupełnienie na pewno rubryki nazwisko, że twoje nazwisko widnieje, więc tam trzeba było coś wpisać i najprawdopodobniej musiałeś wpisać swoje nazwisko. Okej, to powiem ci, że naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Kliknąłeś w link na webinar. Okej, dobra. Ale widzę, Dawid, że jesteś połączony przez telefon, przynajmniej taki masz obrazek przy imieniu. Podejrzewam, że jeżeli ściągnąłeś aplikację, być może ona jakby ściągnęła twoje dane z telefonu, tak? Nie wiem, czy też nie ma logowania Tam się przez Facebooka i to też nie wiem, czy to też nie jest z tym związane. No może. Wiesz co, Dawidzie, ale powiedz mi, wszystko jest ok, bo jeżeli tak, no to nie wiem, czy chciałbym, żeby tam twoje nazwisko widniało, to nie wiem, czy jakoś przeskoczymy ten temat. Ale mam nadzieję, że to nie powinien być jakiś tam problem dla ciebie. O, super. Dawid, ekstra. Gra. Dobra. Dobra. W tej chwili jest założona poczekalnia, więc nie wiem, czy już w tej poczekalni ktoś do nas dołączył. Napiszcie, jeżeli już jesteście, skąd jesteście, kto do nas dołączył. Jak możecie, to zróbcie to, żebyśmy wiedzieli, ile jest tutaj osób już w tej chwili. O, widzę, że Ela próbuje pisać. Jestem we Hello, Wrocławiu. hej. Super. Cześć, Ela. Cześć, Ewa. Jerocin. No tak, rokowo. Cześć, cześć, cześć. Nowy Targ z Warszawy. O, Cześć, super. Ela. Cześć. Cześć, Ela, Ania, Poznań. Super. Jezus, dla A w mnie ogóle jest jak nas słychać? taka... Nie, O, super, to bardzo miło. Daniny. Super, Nie do widzenia. dzięki. Okej. A czy jest z nami Karolina Sapadasz? Anita jest moją wspaniałą współredaktorką bloga i współpracujemy Aha. już od roku z hakiem i bardzo, bardzo dobrze nam się współpracuje. Mam nadzieję, że to będzie się toczyć tak, jak się Nie. toczy nadal. Świetnie, świetnie. Okej. Poczekamy jeszcze parę minut, żeby inni dołączyli. Niektórzy pewnie przyjdą może na styk, więc trzeba będzie czasami, jak ktoś ma urządzenie mobilne, tak jak Dawid mówił, trzeba będzie pobrać sobie aplikację, więc to może sekundę gdzieś tam potrwać. Także damy jeszcze wszystkim parę minutek. Napiszcie mi, jak możecie, czy z głosem jest wszystko w porządku. Tutaj Dawid pisze, że jakość dźwięku zostawia do życzenia, ale da się zrozumieć i słychać. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie przejdę w A takim on razie na. jest okej.
Okej, okay, wszystko słychać u mnie. Okej. Okay. Dobra. Widzę, Monika, że masz dostęp do pulpitu też. Możesz rysować na Tak, psychologicznie. właśnie się tak dziwiłam. Chciałam rysować pstruszkową, ale. O, super. Powiem ci, talent masz. Tak. Ale powiem ci, że nawet w naszych barwach wyszło, także fajnie. Super. Okej. Dobra, ja już nagrywanie też ogólnie puściłem, bo też to będzie ważne. Będziemy mogli później komuś wrzucić, znaczy gdzieś tam wrzucić na YouTubie, więc to też jest, więc to gra. Okej. Ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o czat, Monika, to nawet nie musisz się na nim skupiać. Będą pytania w trakcie, to ja gdzieś tam postaram się po prostu tobie gdzieś tam przerwać w trakcie rozmowy. Okej, nie ma problemu. Dajcie mi jeszcze sekundkę. Dobra. Okej. Okay. Co Monika, zaczynamy? Myślę, że tak, trzeba powoli zacząć i może ktoś jeszcze się dołączy w trakcie. Tak, ktoś Zobaczymy. się dołączy. Zresztą pokój jest otwarty, Ale także. trzeba zaczynać, bo też u mnie jest północ, więc jakby też muszę o jakiejś sensownej godzinie pójść spać, więc No ja tak zacznijmy. myślałem, żeby mniej więcej do godzinki czasu, żebyśmy no mniej więcej zrobili cały webinar, więc myślę, że powinniśmy się tutaj w tym czasie zmieścić, także w porządku. Więc ja zacznę. Ja się przedstawię, bo może tak od razu z wejścia właśnie nikt nie wie, kim my jesteśmy, więc my jesteśmy, że tak powiem, organizacją na razie póki co non-profit, I am free, wraz z osobami w naszym zespole porozmawialiśmy właśnie z Moniką nad stworzeniem takiego bezpłatnego webinaru. Chcieliśmy porozmawiać o tematach, które tak naprawdę wyszły z ankiety, z którym jakby mieliście największy jakby problem. Stąd właśnie dzisiejszy temat o podwyższeniu tej samooceny, prawda? Więc jak ją zwiększyć? O to będziemy pytać dzisiaj Monikę. A więc teraz tak, no tyle było może o nas tak pokrótce. O Monice, ci, którzy wiedzą, myślę, że mogli też przeczytać, na Psycholog pisze trochę więcej o Monice. Ja może tak zacznę o Monice PR-owo typowo. Monika jest autorką publikacji na WP, między innymi na WP, na Onecie. No również też występowała w pytaniu na śniadanie. No cóż mogę dodać więcej? No myślę, że tutaj, no tutaj jeżeli chodzi no już w takich miejscach sama publikacja, to wydaje mi się naprawdę być jakimś tam dużym osiągnięciem. Myślę, że więcej oczywiście możecie poczytać sobie na psycholog.pisze.pl i też zresztą sami skontaktować się z Moniką. To tak w słowach wstępu. No więc co, Monika, zaczynamy. Pierwsze pytanie, jakie no tutaj powinno się nasuwać odnośnie samooceny. Wydaje mi się, że ogółem. Poczekaj. Stop. Powiedzmy jeszcze wszystkim, że tak bardzo się cieszę, że jesteście. Jest to dla mnie zupełna, totalna nowość, taki webinar, więc proszę, A mnie też. Przepraszam, że przerywam. bądźcie wyrozumiali. Ale ten webinar jest przede wszystkim dla Was i oczywiście będą do mnie pytania, ja będę się starała jak najrzetelniej na nie odpowiedzieć, natomiast chciałabym, żebyście Wy też w tym uczestniczyli, żebyście też podejmowali dyskusję, z czymś się nie zgadzali, z czymś się zgadzali, zadawali dodatkowe pytania. To jest czas i miejsce dla Was i chciałabym, żebyście jak najlepiej tego dnia wykorzystali.
Właśnie miałem to Monika powiedzieć, wiesz? Także dzięki Boże. wielkie. Po prostu zapomniałem. Dlatego pierwszy raz też, jak Monika, o czym wspominała Monika, pierwszy raz organizujemy to spotkanie. Także będę wdzięczny za wyrozumiałość, jeżeli chodzi tutaj o całą organizację tego wszystkiego. Tak jak Monika powiedziała, jak najbardziej zadawajcie pytania na czacie. W międzyczasie ja postaram się też może coś przerwać, gdyby pojawiły się jakieś pytania, gdyby Monika ich tam gdzieś nie zauważyła. No, więc myślę, że słowami wstępu już możemy ruszać, nie? Okej. Okej. Dobra, więc tak, pierwsze pytanie, jakie no, nasuwa mi się tutaj, to ta samoocena jest jakby wynikiem jakby pewnych wydarzeń w życiu, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że to są swego rodzaju jakieś kody, no, które, nie wiem, mamy w swoim najbliższym otoczeniu, prawda? Kiedy ktoś na przykład od dziecka mówi nam, nie wiem, ty jesteś taki, siaki, owaki i tak dalej, ty nic w życiu na przykład nie osiągniesz, a głupio zrobiłeś, cały czas krytyka i krytyka. Wydaje mi się właśnie, że to jest wynik takiej pracy nad tym człowiekiem już od najmłodszych lat, prawda? Że cały czas jest strefowany, że coś, no, co by nie zrobić, cokolwiek, to po prostu jest źle. I tak myślę, że to też między innymi stąd się bierze. No, pytanie jest, czy rzeczywiście tak jest i jak się z tego uwolnić ewentualnie. Tak, znaczy jak najbardziej masz tutaj sporo racji. Problemem jest to, że nikt tak naprawdę nie jest przygotowany do końca do bycia rodzicem. Znaczy, no, nie robią kursów tego ani nie wiem, badań psychologicznych i tak dalej. I rodzice zapominają, że ten głos, którym oni mówią do swojego dziecka od najmłodszych już tygodni, tak, dni, tygodni, to jest głos, który po pewnym czasie stanie się ich wewnętrznym głosem tego dziecka. I jeżeli to dziecko będzie krytykowane od samego początku, no to ono nie będzie miało żadnych wzorców, żeby sobie zbudować tę samoocenę, tak? Oczywiście samoocena wiąże się z tym, jak jesteśmy wychowywani, w jakich grupach rówieśniczych się obracamy, tym, jak my sami jesteśmy w stanie o sobie myśleć. No oczywiście im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy świadomi tego, jacy jesteśmy, jaką mamy samoocenę. I z tym większą świadomością jesteśmy w stanie nad tym pracować. Natomiast no, jeśli chodzi o dzieci, no to muszą pracować nad tym rodzice, bo dziecko Okej. nie jest do końca świadome, tak, tego co się dzieje tak w głębi, w środku, do pewnego wieku. Ale jak tak naprawdę, bo to tak jak mówisz, to jest też ciągła praca i to jest właśnie później wewnętrzny głos każdego z nas, ale jak tak naprawdę uwolnić się z tego, co można zrobić w ogóle, żeby w jakiś sposób samemu uwolnić się od tych głosów, tej pamięci, całej, że tak powiem, tej negatywnej pracy całego naszego otoczenia. Jak od tego się uwolnić? Wiesz co? Dobrym, ciekawym sposobem, który stosuje się na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, jest pomyślenie o tym, jak o wyrobieniu sobie nowego nawyku. Że te wszystkie negatywne myśli, te błędne koła przekonań, które o sobie mamy, jestem beznadziejny, jestem kiepską kucharką, jestem fatalną siostrą i tak dalej, to wszystko się gdzieś tam kotłuje nam w głowie i to jest coś, co trzeba przerwać. I to są nawyki myślowe, które warto jest zmienić. To, co jest najtrudniejsze, to wyłapanie ich i skoncentrowanie się na tym. Zastanowienie się, czy ta myśl, która się pojawia w mojej głowie, typu jestem fatalną siostrą, czy ona ma jakieś przełożenie w rzeczywistości? Trzeba znaleźć dowody, które przeczą tej myśli, albo są z nią zgodne, bo być może faktycznie jesteśmy fatalnymi siostrami i tutaj jest miejsce do poprawy, tak? Natomiast warto się skupić na tych dowodach, faktach, nie myślach, tylko faktach, które przeczą tej naszej myśli. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie zacząć
nad tym pracować i zacząć to zmieniać. Że, no kurczę, ostatnio byłam z bratem w kinie, w sumie dzwonimy do siebie często, dobrze się dogadujemy, więc dlaczego miałabym być złą siostrą, tak? Okej. Pomyślałabym właśnie o tym, jak o nawyku, który trzeba zmienić, który trzeba sobie wyrobić. I takie ćwiczenie, typu wychwytywanie negatywnej myśli i szukanie faktów, które jej przeczą, to jest ćwiczenie, które można wykonywać do dowolnej myśli. Czasem trzeba jedną myśl powtarzać i analizować 45 razy do skutku, aż w końcu zadziała. Jasne. Ja powiem Ci tak, bo ja też miałem, powiedzmy, nie wiem, taki duży problem z wystąpieniami publicznymi, prawda? Jak na swoim przykładzie nawet, jak zawsze, kiedy, nie wiem, gdzieś tam coś chciałem zrobić przed rodziną, to gdzieś tam mój brat mnie strefował. Wiem, jak on miał na przykład duży wpływ na to, że ja później w przyszłości gdzieś nawet tak mimowolnie odpalałem sobie w głowie te same sytuacje, że na przykład wystąpię i na przykład będzie ten śmiech, prawda? Będzie, no, nie wiadomo co, prawda? I zawsze, zawsze wtedy mówiłem, że lepiej jednak to zrobić, bo tak naprawdę co mi po tym śmiechu? Tak naprawdę próbowałem w drugą stronę sobie wszystko to wytłumaczyć, że co tak naprawdę najgorszego może się stać, prawda? No i co z tego? Nawet jeżeli będzie ten śmiech. Co z tego? Czy to coś zmieni w moim życiu? Czy ktoś mnie skrzywdzi przez to? Jak mnie skrzywdzi? Przy fizycznej mi się nic nie stanie, prawda? Więc te obawy dopiero później, gdzieś tam po jakimś czasie, zaczynałem zrozumieć, że one są bezzasadne. To, o czym mówiłaś, nie? To tak mi się wydaje, nie? Jasne, jasne, jak najbardziej, muszę się tutaj zgodzić też. To takie myślenie właśnie, co najgorszego może mi się stać, jeżeli ktoś o mnie pomyśli, zwłaszcza, że my jako ludzie, jak gdyby od samego początku jesteśmy troszeczkę skazani na opinie innych i my jak gdyby bazujemy na tej opinii innych, budując siebie i dopiero w pewnym momencie, jak jesteśmy dorośli, zaczyna nam być źle samym ze sobą i dopiero wtedy jako dorośli ludzie, czasem już po 30, 40, 50, jesteśmy w stanie stwierdzić, kurczę, coś jest nie tak, coś przez całe życie było nie tak. I co ja muszę zrobić, żeby to zmienić po tylu latach? Też mi się też zauważyłem, że jest coś takiego gdzieś tam wśród moich znajomych, najbliższej rodziny, że przy budowaniu tej samooceny próbujemy siebie do kogoś porównywać. Czy to w ogóle ma sens? Czy warto się porównywać, czy nie warto? Ja jeszcze się cofnę, bo tutaj Dawid pyta, czy w terapii psychodynamicznej też da się to naprawić, bo on próbuje tak analizować swoje myśli i to nie działa. Terapia psychodynamiczna, ja nigdy nie pracowałam w nurcie psychodynamicznym tak stricte. I to jest, on jakby zupełnie inaczej podchodzi do problemów. I tutaj myślę, że dużo sensowniej by było, gdybyś porozmawiał. Znikłam. A, jesteś, co ci jesteś. przerwało? Widać cię. Na razie tak myślę, że technicznie wszystko gra. Dawid, potwierdź jak możesz. I ktoś inny ewentualnie też, może, jeżeli możecie, to potwierdźcie, czy widać Monikę. Jest okej. Okej. Generalnie wydaje mi się, że najsensowniej by było, gdybyś porozmawiał ze specjalistą od psychologii, od terapii psychodynamicznej, z kimś, kto siedzi w tym dużo głębiej niż ja, bo ja znam jakby tylko teorię, tak? Gdzieś tam, gdzie się uczyłam o tym. Natomiast nigdy nie pracowałam w tym nurcie i to by było najsensowniejsze, bo być może na ciebie terapia poznawczo-behawioralna nie do końca działa. Być może jak gdyby masz inaczej poukładane schematy myślowe i być może dopiero zagłębienie się w nie jakieś takie konkretniejsze byłoby lepsze. Natomiast no, tak jak mówię, ja nie posiadam takiej wiedzy, więc nie będę tutaj udawać, że wszystko wiem. Mój terapeuta mówi, że ta terapia pomoże mi bardziej. Nie wiem, nie mam porównania. Mnie to męczy.
No właśnie, też jeszcze chciałem o to podpytać, bo tak naprawdę mówimy gdzieś tam o budowaniu samooceny, prawda? A jeżeli ktoś jest jeszcze dodatkowo zdołowany różnymi, no, że tak nazwę to, zaburzeniami psychicznymi, typu, nie wiem, typu nerwice, typu jakaś depersonalizacja, derealizacja, to wszystko jakby też zakłóca prawidłowe postrzeganie świata i siebie. Też mi się tak wydaje. Oczywiście, oczywiście. Natomiast jakby w przypadku, gdy jest kilka rzeczy, kilka problemów, tak? Jest na przykład, nie wiem, presja, potem jest niska samoocena, potem jest coś tam jeszcze. Musimy się skoncentrować na tym, co jest, zrobić sobie jakąś taką hierarchię, co jest trochę ważniejsze niż coś innego. I w tym przypadku, moim zdaniem, najpierw powinniśmy zapanować nad depresją, tak? Już uczepię się tej depresji troszeczkę. Powinniśmy skontaktować się z psychiatrą, może dostać leki, pójść na terapię, pracować nad sobą, zmienić nawyki itd., itd. Jeżeli zaczniemy stawać na nogi i zaczniemy się wygrzebywać z depresji, dopiero wtedy jest czas na to, żeby pomyśleć o samoocenie. Bo samoocenę mieliśmy przez, nie wiem, 20, 30, 40 lat, ileś tam żyliśmy. Mieliśmy niższą lub wyższą i lepiej lub gorzej, ale funkcjonowaliśmy z tym. Natomiast z zaburzeniem psychicznym, no, z tym jest problem, bo to jest problem chorobowy, problem biologiczny, tak, nad którym trzeba się skupić tu i teraz, od samego początku. Zgadza się, zgadza się. Czyli ogółem podsumowując, najlepiej przydałoby się zająć tak naprawdę źródłem tego, bo to też może być źródło, no i tak naprawdę tej naszej niskiej samooceny, tak? Bo cała percepcja jest jakby zniekształcona. To by się zgadzało. Tutaj Też, Dawid. też, jasne. Tutaj Dawid jeszcze wspomina, problem jeden omówię, a mam kolejne dwa i tak to spotkanie. Co tydzień jeden rozwiążę, są nowe dwa i nie można dojść do ładu. Moje źródło według terapeuty nie jest źródłem, to jest dziwne. No tutaj nie wiem, to chyba Monika musiałaby się wypowiedzieć na ten temat. Dawid, znaczy możesz się ze mną skontaktować prywatnie, jeżeli chcesz omawiać swoje jakieś tam problemy związane z terapeutą, możemy to sobie przedyskutować. Natomiast skupmy się w tym spotkaniu na tej samoocenie, co? Bo większość ludzi przyszła tutaj pod i nie, jest zupełnie okej. Okay. Po prostu napisz do mnie prywatnie i wtedy się dogadamy. Super, Jasne, jasne. super, Też dzięki. polecam. Ja chciałbym jeszcze tylko wrócić do tej samooceny i do porównywania się. Czy to ogólnie jest ważne, żeby się porównywać do kogoś, czy właśnie nie? Czy to jest ważne? Tak, czy to jest ważne, czy powinniśmy się porównywać do kogoś jakby w budowaniu, nie wiem, samooceny, czy to jest, czy tak w ogóle nie powinniśmy robić, czy tak nie powinniśmy? To ja tak przekornie zadam jedno pytanie. Po co? No dobra, jeżeli, no załóżmy, nie? Jeżeli wiemy, że człowiek jest dobry, dużo, nie wiem, powiedzmy, pomaga innym w życiu, same, powiedzmy, superlatywy, że dużo robi, osiągnął, nie wiadomo co, czy w takim przypadku nie warto jest, nie wiem, może dążyć do pewnego, jakby pułapu, który on osiągnął? Ale to chcesz się do tego super człowieka porównać i stwierdzić, że jesteś gorszy od niego, czy chcesz dążyć do tego, co jest w nim fajne? Właśnie, bo to też może działać w drugą stronę, tak? Jeżeli na przykład będziemy chcieli do kogoś ewentualnie, nie wiem, się porównywać, czy dążyć do, nie wiem, bycia podobnym, nie wiem, byciu w życiu, tak jak ta osoba, no to może zadziałać na nas destrukcyjnie, bo na przykład nie będzie nam coś wychodziło, prawda? I to też może być niebezpieczne z kolei. Jasne, to też jakby trzeba mierzyć siły na zamiary, tak? No, jeżeli porównujemy się do astronauty, albo do baletnicy, a nie mamy, nie wiem, fizycznych i jakichś takich możliwości, żeby zostać baletniką, no to
no trzeba podejść do tego bardzo racjonalnie też, tak? No ja mogę się porównywać do tej baletnicy i mówić, o Jezu, ale jestem gruba i nigdy nie będę tańczyć. No nie mam predyspozycji genetycznych, tak? Nie wiem, mam łamliwe kości, mam coś tam jeszcze, no i po prostu Jasne. nie będę baletnicą. To jest kwestia wyboru, świadomego wyboru kogoś, do kogo możemy się porównywać, bo będziemy się porównywać całe życie. Natomiast pytanie, co my z tym zrobimy, z tą wiedzą? Czy skierujemy ją na siebie negatywnie i pomyślimy, o Jezu, on jest fajny, a ja jestem beznadziejny? Czy pomyślimy sobie, o Jezu, on jest fajny, chcę być taki jak on, zastanowię się, co mogę zrobić, żeby być taki jak on? A Kwestia ogólnie. podejścia do tego, takiego rzetelnego i rzeczowego też. Okej, ale tak jeszcze wracając w sumie do pierwszego pytania, bo tak nie wiem, czy do końca wyczerpaliśmy ten temat. Gdzie jest tak naprawdę no, źródło tej niskiej samooceny? Skąd jest to u ludzi? Skąd w ogóle to się bierze? Bo może jeżeli znajdziemy źródło, będzie łatwiej sobie z tym radzić. Tak na najzwyczajniej świecie. Nie da się tego tak rozwiązać. Wszystko byłoby, to byłoby bardzo super, natomiast to tak nie działa, bo źródło niskiej samooceny u każdego może tkwić w czymś innym. Znaczy zależy, kiedy niska samoocena się gdzieś tam zaczęła. Czy to się zaczęło już w domu, że rodzice cały czas mówili, że dziecko jest beznadziejne na przykład. W domu było traktowane w porządku, natomiast na przykład bardzo istotna dla niego rówieśnica go odrzuciła. Wtedy zaczęły problemy z niską samooceną. Czy gdzieś tam człowiek przetrwał okres nastoletni, dojrzał i nagle, nie wiem, nie poszło mu na studiach, nie mógł znaleźć pracy, ktoś tam go odrzucił i tak dalej, i wtedy się zaczyna niska samoocena, tak? To trzeba jakby poznać źródło indywidualnie. Zresztą, tak jak mówiliśmy, to niekoniecznie musi być jedna rzecz, tak? To może być kilka problemów. To może być problem z historią rodziny, to może być problem z depresją, to może być problem z nerwicą, to może być problem z nieprzeżytą żałobą, to może być problem z naprawdę mnóstwem różnych rzeczy. Tutaj trzeba by było każdy z nas, jeżeli chce się skupić na swojej samoocenie i popracować nad nią, to musi się dobrze zastanowić, gdzie mogą tkwić jej źródła. A czy są jakieś takie, nie wiem, codzienne sposoby na zwiększenie tej samooceny, choćby, nie wiem, w pracy, w szkole, nie wiem, w domu, jakiś taki prosty sposób, nie wiem, mówić sobie, jestem zwycięzcą, czy jakkolwiek, czy są jakieś takie, nie wiem, takie no, najprostsze jakieś metody, które, nie wiem, na chwilę nawet nas, nie wiem, zbudują na daną sytuację, tak? Nie wiem, powiedzmy na taką sytuację, gdzie, nie wiem, idę na rozmowę kwalifikacyjną, powiedzmy, że taka, prawda? Czy jakieś ważne spotkanie, no cokolwiek, prawda? Czy są jakieś takie sposoby, które jakoś na chwilę nas ułożą? O, może tak. Jasne, jasne jest tak naprawdę. O właśnie, Ewa, ja zaczęłam pracę z afirmacjami. Afirmacje są naprawdę super i ludzie się śmieją z tego mówienia sobie, jesteś zwycięzcą, ale to naprawdę działa. Tylko no, nie traktujmy tego w taki prześmiewczy sposób, tak? Jesteś diamentem czy coś tam. Ale na przykład, nie wiem, przyklejenie sobie karteczek na lustrze, mam ładny uśmiech, albo uśmiechnij się, albo dzisiaj będziesz miała dobry dzień, albo nie wiem, jesteś fajna, takie rzeczy. Jeśli chodzi o Małgorzata, ja się chwalę za każdy nawet mały sukces. To No jest świetnie. rewelacja, to jest naprawdę fantastyczny sposób. Chwalenie siebie, nawet sprawienie sobie jakiegoś małego upominku, nie wiem, kupienie książki choćby. Fajnym sposobem jest muzyka. Muzyka genialnie działa, tak? Jak idziemy na rozmowę kwalifikacyjną, o której wspomniałeś, to puszczenie sobie jakiejś takiej muzyki energetycznej. Polecam muzykę z Rockiego. Ja ją stosuję, jak się muszę obudzić, jest świetna. O, przepraszam, że przerwę, dobrze? Ale Dawid w sumie fajną rzecz poruszył, nie? Bo ludzie często miewają właśnie.
tego typu rzeczy w sobie, jeżeli tak dobrze to się wyrażę, mówi, że tak. A ja jak się chwalę, to się boję, że zapeszę przez to. Bywamy też przesądni, nie? We wszystkim, co robimy. Jak już jest dobrze, to czasami, no właśnie w drugą stronę to wszystko przekręcamy, nie? Przesądy to jedno, bycie przesądnym to jedno, natomiast my jako ludzie mamy taką jakąś niesamowicie silnie wdrukane przekonanie, że nasze myśli mają siłę sprawczą i słowa Właśnie. mają siłę sprawczą. Natomiast jakby samo pomyślenie jestem fajny, to jest jedno. Natomiast chodzi o to, żeby w to uwierzyć i żeby to przekuć jakby w czyn, tak? Ja miałam, opowiem Wam taką historię, miałam na studiach jedne ćwiczenia i właśnie mówiliśmy o tym, że my bardzo wierzymy w to, że nasze myśli mają siłę sprawczą, że to, co pomyślimy, to się wydarzy. I prowadzący te ćwiczenia kazał nam wszystko pomyśleć, a potem wiedzieć na głos, że nasi rodzice jutro zginą w wypadku. I to było tak problematyczne dla nas, jako pierwszorocznych studentów psychologii, że po prostu mało kto był w stanie to ćwiczenie wykonać. Natomiast, no, jakie jest prawdopodobieństwo tak naprawdę, jakbyśmy już wrócili do racjonalności, do racjonalnego myślenia? Jakie jest prawdopodobieństwo? No, minimalne, tak? No, może się to zdarzyć, oczywiście, jak nam wszystkim, ale no. Trzeba też właśnie zwrócić uwagę na to, że nasze myśli zadziałają na nas, jeżeli będziemy pozytywnie myśleć o sobie, natomiast musimy w to uwierzyć. To musi mieć jakby siłę sprawczą, taką bardziej przekutą w działanie. Czyli jeżeli uwierzę w to, że jestem fajny, to będę robić fajne rzeczy, będą się działy fajne rzeczy, będę spotykać fajnych ludzi. I w ten sposób myśli zadziałają, ale dopiero wtedy, kiedy przekujemy to jakby w działanie. To My, znaczy, powiem Ci fizycznie, tak, ja. a nie samo myślenie. Ja powiem Ci tak, że właśnie jakiś czas temu przeczytałem pewną rzecz, że jakby nasz mózg uczy się bardzo dobrze pewnych nawyków, nie? I jeżeli, nie wiem, może w mniemaniu kogoś może tak pomyśleć, że w pewnym stopniu go oszukujemy i mówimy sobie: jesteś najlepszy, albo wyjdzie mi to, wyjdzie mi to, wyjdzie mi to. Zaczynamy nad tym pracować, zaczynamy powoli to wiedzieć. Nasz mózg się przestawia właśnie na taki tor. Ja zauważyłem po sobie, że właśnie tak jest. Że jeżeli naprawdę zaczynam nad czymś gdzieś tam pracować, zaczynam coś w tym kierunku robić, jeżeli na przykład zaczynam pozytywnie wszystko postrzegać, to trochę odwołanie jest tutaj do Zuzanny, do tego, o czym ona też pisała, o tym, że ona się niczym już tak nie potrafi cieszyć, że to też trzeba wykonać, moim zdaniem, ja nie jestem oczywiście specjalistą, ale w tym właśnie zakresie trzeba wykonywać pewne prace. Trzeba właśnie, wydaje mi się, że taka afirmacja może temu pomóc. Tak w skrócie. To jest tak, to jest praca z samooceną, to jest bardzo trudna praca, nawet jeśli chodzi o pracę psychologa z pacjentem, bo to jest praca na przekór. Jeżeli pacjent ma mówić sobie, że jest fajny, ale w nim tak głęboko siedzi zakorzenione przekonanie, że jest beznadziejny, no to. Ciężko, tak? To jest naprawdę trudna praca. Tutaj zapytałaś, Zuzanno, dlaczego masz się chwalić? Ja zapytam, a dlaczego nie? Tak naprawdę. Dlaczego miałabym się nie pochwalić za jakiś sukces? Nawet, może nawet nie chodzi o to, żebyś mówiła, nie wiem, jestem najlepsza, ale żebyś powiedziała, kurczę, ten egzamin poszedł mi naprawdę dobrze, bo dostałam piątkę, tak? To jest całkiem konkretna rzecz, to jest całkiem fajna rzecz, pozytywna rzecz, która dotyczy ciebie, więc dlaczego za to się nie pochwalić? Jeżeli trudno jest ci uwierzyć w to, że jesteś fajna, to może zacznij od tego, że robisz fajne rzeczy. Zgadza się. Powiem tak,
Czasami, znaczy wydaje mi się, że ogólnie tak, nie ma rzeczy takich niemożliwych, nie? Że tutaj Zuzanna napisała że on, na ten temat, że ona pracuje już nad tym kilka lat, prawda? Może trzeba coś zmienić, może faktycznie trzeba na przykład, nie wiem, spróbować może jakiejś terapii, może innej terapii, może trzeba, nie wiem, zmienić specjalistę, może środowisko, że w sumie dużo jest tak naprawdę zmiennych, które mogą gdzieś tam no rzeczywiście na to jakoś tam wpływać, nie? I wydaje mi się, że po prostu warto próbować, skoro na przykład tutaj Zuzanna no, twierdzi, że to kilka lat trwa, no to wydaje mi się, że może coś czas na zmiany. Czy te zmiany też są ważne? No nie wiem, Monika, powiedz mi. Tak, jak najbardziej. Jeżeli coś nie działa, to no, czasem walimy głową w mur, tak? I kurczę, dziwimy się, że głowa nas boli, a mur stoi dalej. I może czas na spróbowanie obejścia tego muru. Może czas, skoro na przykład afirmacje nie działają, to może spróbuj, nie wiem, codziennie rano doładowywać się muzyką. Może spróbuj znaleźć nowe hobby. Może, nie wiem, znajdź jakąś grupę wspólnych zainteresowań, tak? Czy cokolwiek takiego, co mogłoby ci poprawić samopoczucie, bo od tego to się wszystko zaczyna, co mogłoby poprawić twoje myślenie o sobie i w konsekwencji być może dobrze zadziałać na samoocenę, bo męczenie się kilka lat w czymś i takie myślenie, że o Jezu, nawet z tym mi nie wychodzi, no to dodatkowo możecie gdzieś tam przygnieść, a to jest bardzo, bardzo niefajne. I może różnie skutkować, tak? Jakimiś dołami totalnymi. To nic fajnego. Okej, okay, a wracając jeszcze ogółem do tych sposobów, takich naprawdę pozytywnych, rzeczywiście takie nawet małe kopniaki, Tymbark fajną rzecz wymyśliłem, przepraszam, że wchodzę na Tymbarka, ale te kamizelki, prawda? Naprawdę, pomimo tego, czy ktoś w nie wierzy, czy w nie nie wierzy, to wydaje mi się, że w podświadomość jednak chce ktoś usłyszeć coś miłego. Naprawdę. I jednak jest trochę, że jednak wierzy, nie? Bo każdy patrzy na te kabzelki i patrzy, że na przykład uśmiechnij się, albo czeka coś, co mu go utwierdzi, nie wiem, w jakimś, nie wiem, zdarzeniu, które miał lub oczekuje na jakieś zdarzenie. Także wydaje mi się, że takie, kurczę, trzeba szukać codziennie takich jakichś, choćby takiej nutki pozytywnej w swoim życiu. Choćby nie wiem, jak było. Choćbyśmy naprawdę nie mieli już sił, to jednak fajnie by było coś takiego znaleźć. Właśnie Małgorzata to napisała. Wiecie, co u mnie podziałało? Oczekiwałam fajerwerków, wielkiego boom, a okazało się, że szczegóły, drobne rzeczy są najistotniejsze. I No, to pięknie. to jest wspaniałe podsumowanie, bo no, nasze życie się składa z takich drobnych rzeczy, tak? Dni, godzin, z minut, z 5 minut medytacji, z gorącego prysznica, nie wiem, z pogłaskanego psa na spacerze w parku. No, takich rzeczy się składa nasze życie i to jest trudne, żeby się nauczyć je dostrzegać, ale to jest naprawdę piękna sztuka, którą można posiąść i dzięki której można naprawdę fajnie żyć. A powiedz mi, Oczywiście ona nie rozwiąże jakby wszystkich problemów, tak? No tutaj się nie czarujmy, natomiast może bardzo wiele ułatwić. jasne. Okej, ja tak z pozytywnych rzeczy w sumie na trochę mniej przyjemne, bo wiele razy spotykamy się, czy to w miejscach pracy, czy w szkole, czy w domu, po prostu z krytyką. I ta krytyka jest praktycznie wszędzie, ale no w sumie już zaczęliśmy trochę ten temat, ale jak radzić sobie tak naprawdę z krytyką? Trzeba po prostu to wziąć na chłodno, tak jak mówiłaś, że trzeba by było zrobić sobie po prostu taki wewnętrzny rachunek sumienia, czy faktycznie to jest prawdą, ale czy my, kiedy już otrzymujemy tyle, nie wiem, na siebie słów krytyki, że już po prostu nie widzimy racjonalnie, co jest prawdą, a co nie. I jak sobie po prostu z tym radzić? Jak sobie radzić po prostu z tą krytyką, która gdzieś tam codziennie nas spotyka? To znaczy tak, przede wszystkim trzeba nauczyć się oddzielać krytykę od hejtu.
Hejt jest taki mocno emocjonalny, ma za zadanie tylko i wyłącznie nas obrazić, nie ma żadnej wartości. To jest coś, co boli, może boleć, natomiast to jest coś, co trzeba po prostu totalnie jakby się od tego odcinać, tak? Nie reagować, blokować, banować, usuwać komentarze i robić wszystko, żeby się od tego odciąć. Natomiast jeśli chodzi o krytykę, to krytyka niesie ze sobą taka konstruktywna, dobra krytyka, niesie, nie, nawet jeżeli ktoś krytykuje na przykład nasze niewykonane zadanie, to ona niesie zawsze ze sobą jakąś taką ukrytą dozę informacji, że słuchaj, to można było zrobić lepiej. I wtedy rzeczywiście możemy się zastanowić, kurczę, no nie czuję się obrażony, tak, bo nikt mnie nie nazwał idiotą czy coś, tylko powiedział, że na przykład moje zadanie mogło być wykonane lepiej. To może faktycznie coś w tym jest, może mogę coś poprawić, może mogę coś zmienić, może mogę się skonsultować z tym, kto mnie skrytykował, żeby się dowiedzieć, co mogę poprawić. I wtedy, jeśli chodzi o krytykę, to tak, to jak najbardziej wtedy możemy szukać takich punktów do poprawy ewentualnej. Ale zauważyłaś, że jest rzeczywiście tak, że jeżeli mamy jakieś tam słowa krytyki, to my też automatycznie od razu się zbroimy, prawda? Od razu chcemy atakować. W ogóle raczej w większości przypadków zauważyłem gdzieś tam, nie wiem, przynajmniej w swoim miejscu pracy, że jakakolwiek, nie wiem, to jest nawet taka drobna uwaga, jakiś drobny szczegół, to jest po prostu atak, prawda? Gdzieś tam z drugiej strony. No, rzeczywiście chyba trzeba jakoś pracować nad sobą, żeby po prostu złapać taki pułap, że kurczę, no nie wszystko rzeczywiście jest atakiem na mnie, nie? Żeby tego po prostu w taki sposób też nie traktować. Tutaj Małgorzata napisała, że trudno jest krytykować, że to jest umiejętność i że nie potrafimy krytykować. I tutaj się niestety muszę zgodzić, że rzeczywiście jako ludzie nie potrafimy tego robić w taki dobry, konstruktywny sposób. I to jest coś, czego trzeba się nauczyć. To jest coś, co wszyscy powinniśmy umieć tak naprawdę. Natomiast nawiązując do Twojej kwestii, to rzeczywiście tak jest. To jest automatyczny mechanizm obronny, tak? Jeżeli ktoś nas atakuje, to się bronimy automatycznie. I dopiero po chwili jakby przychodzi refleksja, że może ten ktoś ma rację, albo może warto coś poprawić, tak, tak dalej. I tutaj już od nas zależy, w jaki sposób to zrobimy, w jaki sposób to rozwiążemy, tak? I dobrym rozwiązaniem jest na przykład, jeżeli ktoś przychodzi do nas z krytyką i mówi, słuchaj, zrobiłeś to źle, to powiedzieć, okej, dziękuję za twoje zdanie, potrzebuję 5 minut, żeby się nad tym zastanowić. Wtedy dajemy sobie czas na to, żeby ochłonąć przede wszystkim, żeby mu nie dać w twarz, tak, odruchowo. Dajemy sobie czas na ochłonięcie, zastanawiamy się i wtedy dopiero jesteśmy w stanie już tacy wyciszeni troszeczkę wrócić do tego tematu i go ewentualnie przedyskutować. No to się zgadza. Jeszcze chciałbym tylko cofnąć się do Dawida. Dawid napisał tak, a cały czas trzeba będzie się skupiać na szukaniu pozytywów. To jeszcze wrócenie trochę do tematu tamtego, ale bo nie wróciliśmy do tego, co napisał Dawid. Czy to wejdzie w nawyk, czy po jakimś czasie po prostu będzie się czuć dobrze? To będzie tak naprawdę jedno i drugie. To wejdzie w nawyk, ale jak wejdzie w nawyk, będziesz to robił automatycznie. No i skoro wejdzie ci w nawyk, będziesz to robił automatycznie, to będziesz się czuł coraz lepiej. Natomiast to też nie jest tak, że jakby, nie wiem, 50 razy powiedzmy, będziesz wyszukiwał pozytywów, a potem będziesz się czuł dobrze i możesz już mieć wszystko gdzieś. To nie, to trzeba się doszukiwać, trzeba obserwować i doceniać to, co gdzieś tam spotyka na co dzień dobrego. A powiedz mi, Monika, tak żeby oprócz tego, no jakie są ćwiczenia, takie napomnienie samooceny i tak dalej, jak dowartościowywać siebie ogólnie, sami siebie? Tak jak mówiłaś w sumie wcześniej,
że okej, możemy siebie wynagradzać, prawda, za coś. To jest taki pewien rodzaj dowartościowania siebie. Czy jeszcze są jakieś takie sposoby właśnie dowartościowania siebie? Oprócz, ja nie mówię, bo wcześniej wspominaliśmy o tych pozytywnych tak stronach, że oczywiście jesteś najlepszy albo uśmiechnij się, ale takie właśnie rzeczy, które stricte są typowym dowartościowaniem siebie, czyli takie podstawowe, nie wiem, wynagradzanie, tak? Nie wiem, kupienie sobie czegoś za zrobione dobrze, jakąś tam robotę. Czy coś jeszcze takiego jest? Tak, są takie rzeczy. To znaczy, najsensowniej by było, żeby każdy, kto gdzieś tam boryka się z bliską samotą, zastanowił się, co tak naprawdę sprawia mu przyjemność i co może sprawić, że będzie fajny. Wielu ludzi znajduje na przykład jakieś fajne hobby. Nie wiem, uczy się grać na gitarze, tak? I to jest coś, co gdzieś tam ich kręci, co ich nakręca każdego dnia, cieszą się na kolejne próby i tak dalej, i tak dalej. To jest fajna rzecz. Fajną rzeczą jest też jakby wzmacnianie swojej samooceny poprzez pokonywanie lęków. To zabrzmi tak trochę coachingowo, czego nie lubię, ale to takie trochę poszerzanie swojej strefy komfortu, tak? W sensie robienie takich drobnych rzeczy, które nas trochę przerażają, natomiast są bezpieczne oczywiście, tak? Dają nam poziom lęku, który jesteśmy w stanie znieść, który nas nie złamie. I może to jest, nie wiem, pójście samemu na imprezę, albo adoptowanie kota ze schroniska, albo cokolwiek takiego, co nas trochę przeraża, ale jesteśmy w stanie to udźwignąć. I w ten sposób poszerzamy swoją strefę komfortu, czujemy się lepiej z tym, co zrobiliśmy, czujemy się, nie wiem, jakoś też bardziej odpowiedzialni i czujemy się po prostu, samoocena nam się podnosi ze względu na to, że zrobiliśmy coś wow, coś zupełnie nowego, coś, co jeszcze tydzień temu było nie do pomyślenia. I tak, zgadzam się, Ewo, z Tobą, że chyba też kontakty z innymi, sieć wsparcia, jak najbardziej. Ludzie, którzy nas podnoszą na duchu, ludzie, którzy nas wspierają, ludzie, do których możemy zadzwonić, spotkać się z nimi, podobni ludzie do nas, tak, jacyś przyjaciele, rodzina, jakaś grupa wsparcia, jakaś grupa związana ze wspólnymi zainteresowaniami i tak dalej, to też jest jak najbardziej bardzo ważne, bo jak bardzo introwertyczni byśmy nie byli jako ludzie gdzieś tam głównie, to jednak jesteśmy istotami społecznymi i nie jesteśmy w stanie żyć bez ludzi. No, dla mnie osobiście, pamiętam, jakiekolwiek by nie były chwile, to pamiętam, zawsze szukałem gdzieś tego kontaktu, czy to z rodziną, czy gdzieś tam z przyjaciółmi. Naprawdę to zdawało egzamin. Ogólnie też tak zauważyłem, ja wiem, że depresja jest naprawdę, są różnego rodzaju depresje, tak? Więc ktoś ma ją cięższą, ktoś ma lżejszą i tak dalej, ale wydaje mi się, że warto jest jednak mimo wszystko nie zamykać się gdzieś na tych ludzi, nawet nic nie mówić, nawet siedzieć po prostu, ale być w otoczeniu tych ludzi. Wydaje mi się, że no, w moim przypadku na pewno to zawsze działało, tak? Że to był dobry sposób. To jest właśnie, wspomniałeś o depresji. Ja powiedzmy, że się specjalizuję w depresji i w chorobie dwubiegunowej, i to też jest tak, że rzeczywiście, nawet jeżeli chory nie jest w stanie tego powiedzieć, bo chorzy mówią różne rzeczy w tych najcięższych stanach, że kogoś nienawidzą, że chcą rozwodu, że nic ich nie interesuje i tak dalej. Natomiast gdy zaczynają wychodzić z tej najczarniejszej dziury, to obecność ludzi, po prostu bycie, tak? Nawet siedzenie obok i czytanie książki, nie trzeba rozmawiać, nie trzeba nawet się dotykać, nie trzeba kompletnie nic. Albo po prostu bycie w pokoju obok jest czymś, co okazuje się najważniejsze tak naprawdę potem. Najważniejsze, oczywiście, no, do tego dochodzą leki, terapia i różne inne rzeczy, tak? Natomiast bycie z drugim człowiekiem, obecność jest naprawdę rewelacyjna, jest czymś, co po prostu leczy. Powiedz mi jeszcze, bo właśnie ta sprawa leków, z korzystania z usług specjalistów, tak? U nas chyba jeszcze dalej istnieje takie przekonanie, ogółem w Polsce, że
to nie są najlepsze rozwiązania. Taki psychiatra, czy branie leków i tak dalej. Wiem, że też ludzie mają pewne przekonania. Jeżeli na przykład, to też nie jest trochę tak, że jeżeli ktoś jest całkowicie, nie wiem, nieprzekonany do tych leków, to nie wiem, może one faktycznie nie będą działały, może siła umysłu będzie tak silna, że rzeczywiście to nic nie będzie pomagało. Czy rzeczywiście tak jest? Czy w ogóle, nie wiem, skąd te lęki też u ludzi? Ja wiem, że to trochę odbicie od tematu, ale to tak też swego rodzaju jest zmierzanie do jakby sedna sprawy, że chyba warto korzystać ogółem z pomocy specjalistów. Ja nie jestem obiektywna, bo jestem specjalistką, tak, ale Też sobie teraz się oczywiście zastanawiam. zdecydowanie tak. To znaczy ludzie mają takie przekonania związane choćby, nie wiem, z filmami, choćby z mediami, choćby z tym, że kiedyś były leki starej generacji, które dawały mnóstwo nieprzyjemnych efektów ubocznych i były naprawdę bardzo ciężko ludzie przechodzili Tak, stosowani o tym Dawid teraz chyba ich. wspominał właśnie. O, są leki stare i nowe, dlatego są. Tak, tutaj jak najbardziej. Są też przekonania, że istnieje też przekonanie, że do psychiatry i do psychologa to idą tylko świry, tak? A ja przecież nie jestem nienormalny, więc nie idę. Nie, to jest chyba podstawowy problem. Szpitale psychiatryczne kojarzą się nie wiem, z takimi jakimiś elektrowstrząsami. Elektrowstrząsy stosuje się do dziś, natomiast wygląda to zupełnie inaczej niż w latach 50. Nie stosuje się lobotomii ani żadnych takich innych dziwnych rzeczy. No, kiedyś tak było, bo eksperymentowano. No, niestety, taka jest ciemne karty historii medycyny i psychiatrycznej Ale też. bo mimo wszystko ludzie, do czego ja dążę w sumie, czy pomimo wszystko ludzie powinni wybierać sposoby leczenia, które są zgodne z przekonaniami, czy jednak powinni się jakby trochę zmuszać do próbowania czegoś, no co nie jest zgodne z przekonaniami, no nie wiem jak to nazywać. Jak to widzisz? To znaczy, wiesz co, jeżeli ktoś nie jest przekonany do leków, to istnieje duża szansa, że po prostu nie będzie ich przyjmował. No to pytanie po co? Natomiast jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że mimo wszystko warto się zmusić do wizyty u psychiatry, warto się zmusić do spotkania z psychologiem, żeby po prostu nawet porozmawiać o tym, że ktoś nie jest przekonany do czegoś tam, tak? Może ma jakieś błędne przekonania, może czegoś nie wie, może czegoś się boi najprawdopodobniej, że coś jeszcze za gdzieś siedzi. I jakby nie ma przymusu przyjmowania leków. No, nikt nikomu do gardła i leków, na przykład przeciwdepresyjnych, nie wepchnie, tak? Natomiast może to być jedyne rozwiązanie, które jakby zacznie stawiać kogoś na nogi i dopiero wtedy będzie można wdrożyć dalsze jakieś leczenie, tak? Czy psychoterapię, czy terapię grupową, czy jakieś inne sposoby. Ja jeszcze tylko na sekundkę chciałem się cofnąć do tego, co tutaj na czacie jeszcze pisaliśmy. No właśnie, wcześniej wspominaliśmy o tym, co tak naprawdę, że ten kontakt z innymi, że pomaga. A z kolei, nie wiem, czy dobrze złapałem, właśnie teraz jeszcze nie widzę, ale teraz sobie wyświetlę. Prawdopodobnie Zuzanna napisała, że to ją właśnie drażni. Właśnie ten sposób, że po prostu, no nie wiem, spotykania się z innymi i tak dalej. I to jest właśnie przykład tego, że na każdego działa coś innego, że dla każdego co innego jest lepszym rozwiązaniem. Tak, ale też to jest jakby, jeżeli coś nas drażni, czegoś się boimy, coś nam nie pasuje, to też jest taki dobry moment, żeby dać sobie chwilę i się zastanowić, dlaczego tak się dzieje na przykład. Być może, nie wiem, może towarzystwo jest słabe, a może po prostu tak masz, że lubisz być sama, tak? No to też jakby bardzo wiele rzeczy jest tutaj indywidualnych i my możemy tutaj rozmawiać o jakichś ogólnych rzeczach, tak? Trochę generalizować. Ale to tak jak mówię, może warto się zastanowić nad tym.
No tak, zgadza się. Tak, Zuzanna dalej pisze, chodzi mi o to, że czasami nie ma człowiek siły na ubieranie maski i pokazywanie, że jest okej. Okay. Jasne, że tak, tylko właśnie teraz zastanów się, czy na przykład możesz się otaczać ludźmi, przed którymi nie będziesz musiała udawać. Może będziesz mogła być, nie wiem, nieumalowana, dopłakana, opuchnięta, objadająca się czekoladą w dresie z tłustymi włosami i po prostu taka sobie będziesz, tak? I to jest Właśnie ktoś, kto wyobrażam będzie sobie czasami Zuzannę cię taką. traktować. Ja oczywiście żartuję. Najlepsze, który mam niestety. Widzę, że po prostu gdzieś dyskusja na czacie jest. No i fajnie, też się cieszę, ale chciałem jeszcze jedną rzecz, bo gdzieś tam zmierzamy powoli do końca, a chciałem jeszcze taką jedną rzecz poruszyć. Czy nie wydaje ci się, że ta niska samoocena ogólnie jest wynikiem też jakby naszych nawyków, które tak naprawdę są, nie wiem, destrukcyjne dla nas, które są dołujące dla nas, że po prostu nie potrafimy się trochę też oderwać od pewnych właśnie nawyków, środowisk. Tak jak wcześniej wspominałaś o tym, że tu trzeba trochę wyjść poza strefę komfortu swoją, standardową, żeby po prostu było lepiej. Czasami trzeba zrobić, nie wiem, ruchy, które no będą, no naprawdę jakieś takie niestandardowe dla nas. Ostatnio rozmawiałem z dziewczyną też na jakiejś grupie na Facebooku i ona powiedziała, że po prostu ma tego wszystkiego dość i 3 dni chyba później napisała, że 370 kilometrów wyprowadziła się ze swojego miejsca zamieszkania i po prostu mówi, że rozpoczyna wszystko na nowo, dostała pracę od razu od wejścia i wszystko jeszcze raz zaczyna. To jest tak, to jest Ja mówię, to już jest naprawdę taki trochę niesamowite. skrajny też przypadek, ale ja nie mówię o takich diametralnych jakichś ruchach, prawda? No ale czasami może trzeba, tylko mówię, że czasami wystarczy, nie wiem, właśnie zmienić środowisko. Tak jak wspominałaś właśnie o tym, że po prostu Zuzanna mogłaby się odnaleźć w towarzystwie właśnie zupełnie, nie wiem, może innych ludzi, nie? Tutaj też Ewa i Zuzanna mówią o toksycznych relacjach. No akurat Ewa mówi o relacjach z przeszłości, ale niestety toksyczne. Ja na blogu poruszałam ten temat i to był temat, który się bardzo jakby intensywnie czytał i dyskutował. Że rzeczywiście toksyczne relacje to jest coś, co może nam zaburzyć tak naprawdę wszystko. To może nam zaburzyć funkcjonowanie, może nam obniżyć samoocenę, może sprawić, że gdzieś tam wpadniemy w jakiś totalny dołek. Natomiast rozwiązanie to jest takie, że po prostu najlepiej, najzwyczajniej w świecie się odciąć. I ja oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że są takie relacje, takie osoby, od których trudno się odciąć, tak jak, nie wiem, toksyczni rodzice na przykład, tak, od których nie zawsze możemy się odciąć. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy siebie stawiali na pierwszym miejscu, ale nie w taki egoistyczny sposób, w taki negatywny sposób, tylko w taki właśnie bardzo pozytywny sposób zadbania o siebie. W taki sposób, żeby skoro kontakty z rodzicami mi nie służą, no to okej, zmuszam się, żeby raz w miesiącu pojechać do nich na obiad, ale potem nie dzwonię, nie piszę, nie rozmawiam na Skype'ie, nie odzywam się, po prostu się odcinam, bo potrzebuję być dla siebie dobrym i zadbać o siebie, zadbać o swoje relacje i pozbyć się tej toksyny z organizmu jak najszybciej. No też tak właśnie myślę. Ogólnie mi się wydaje, że samo takie nastawienie, nie wiem, starać się, bo ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, ale chyba po prostu na wszystkich trochę tak patrzeć, nie wiem, że może to górnolotnie zabrzmi, ale po prostu tak z miłością. Po prostu do wszystkiego, do wszystkich starać się po prostu tak podejść. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale czy to nie górnolotnie zabrzmi, ale mi osobiście to pomaga. Do wszystkich z miłością. Rzeczywiście zabrzmiało górnolotnie. Nie wiem, czy z miłością. Ja bym to nazwała taką
otwartością, może taką ostrożną otwartością, tak? Że Okej, okay, jesteśmy ja może nie otwarci na chciałem nowe przygotować, ludzi, może źle jesteśmy się otwarci na wysłowiłem, nowe czyli. doznania. No. Jesteśmy otwarci na nowych ludzi, na nowe doświadczenia, nowe doznania, nowe miejsca, tak? Natomiast i to może być fajne, natomiast nie musi i z tym też musimy się liczyć. Okej, tam nie było fajnie, nie podobało mi się, więcej tam nie Zgadza się. wrócę i tyle. Jadę za tydzień w inne miejsce, po prostu. I z tego będę czerpać coś dobrego. Ja widzę, patrzę niestety na czas, bo muszę go kontrolować. Powiem tak, chciałbym jeszcze, żeby ewentualnie, jeżeli macie jakieś pytania do Moniki, to po prostu zapytajcie na czacie, jakkolwiek. W każdym razie, ja chciałem jak najbardziej, jak najserdeczniej polecić Wam psychologpisze.pl. To jest właśnie strona Moniki. Tam znajdziecie naprawdę dużo przeróżnych publikacji. Nawet sam się zainteresowałem tematem, który gdzieś tam mnie dotyczył bezpośrednio. To oczywiście prywatnie o tym porozmawiam z Moniką, Jest. ale no mówię, oczywiście jak najbardziej wszystkich zachęcam do kontaktu z Moniką. Tak jak mówiłem, psycholog pisze.pl, to się jeszcze raz powtórzę. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy będzie kolejny webinar, Będzie kolejny. kolejne tematy? No to myślę, że to w czasie się tak naprawdę wszystko okaże. Będzie też zależało od czasu Moniki. No to już tutaj Monika też musi się wypowiedzieć, jak to będzie wyglądało. To pewnie przyszłość pokaże. Jasne, jasne. Przyszłość pokaże. Ja jestem otwarta jak najbardziej. Bardzo mi się podobało. Cieszę się, że byliście ze mną, że chcieliście słuchać moich wywodów. Myślę tak, jeżeli będzie zainteresowanie, jeżeli będą chętni, jeżeli pojawią się jakieś kolejne tematy, na które będę mogła odpowiedzieć i będziecie tego chcieli, to jak najbardziej, najbardziej, pewnie tak. Tutaj Małgorzata pisze, o tak, byłoby super. No więc, świetnie. Postaramy też się oczywiście bardziej. O, super, może uzależnienia, pojawiają się gdzieś tematy. Postaramy się też oczywiście w przyszłości bardziej rozreklamować, jeżeli będzie takie spotkanie, żeby było oczywiście więcej. Zresztą statystyki to sobie dopiero zobaczymy po spotkaniu, jak to wyglądało. No, więc tak to wygląda z naszej strony. Ja osobiście wszystkim chciałem podziękować, szczególnie Monice, że wzięła z nami udział właśnie w tym spotkaniu, że się zgodziła. Także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No i co, pozdrawiam Was wszystkich w takim razie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i będziemy w kontakcie. Ja również dziękuję. Tak jak mówiłam, możecie się ze mną kontaktować. Na blogu znajdziecie mojego maila i bezpośrednio można się ze mną kontaktować mailowo. Tak chyba będzie najszybciej, chociaż czasami mam inbox 0, a czasami inbox 50, to jest problematyczne, ale generalnie staram się bardzo szybko odpisywać Tak, potwierdzam. Tak. Jak najbardziej możecie mnie tam znaleźć. Nazwa bloga to psycholog-pisze.pl i myślę, że mnie w ten sposób znajdziecie. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. No i zachęcam do kontaktu właśnie z Moniką. Także jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się. No, cześć, Do dzięki. zobaczenia. Hej.